Także gorąco wszystkich w kolejnym odcinku. Tutaj jak można zaobserwować, traktor umyty, zgarażowany, chwila oddechu, rozsiewacz też wstępnie ogarnięty, bo nie można powiedzieć, że jest umyty. Oględziny, gdzie go tu mocniej zeżarło, ale to wyjdzie później jak wyjdziemy, tak? Powiem wam, że kurde błota było co niemiara na sprzęcie. Ciągnik też jest tak z grubsza z tego błota zrzucony, nie miałem tego dokładnie, bo to jeszcze będzie jeździć, jeszcze będzie uwalone, tam jeszcze jeziora są pod buraki, na polu problem. Ale co wam chciałem pokazać? W dachu LEDy i założyliśmy tutaj grill LEDy i powiem wam, że nie to, żebym robił reklamę komuś czy coś, że jakieś tam środki za to mam, bo nie mam nic. Ale mogę powiedzieć, że naprawdę jeżeli ktoś ma ochotę na takie lampki, szczerze polecam. Naprawdę robią robotę. Te swoją drogą, ale te jest mega, nie? Doświetlenie. Dzisiaj będziemy mieli taki kadr bardziej z budowy. Tutaj jest zrobiony fundament pod kosz przyjęciowy. Tutaj jest kosz, tu będzie wsadzony kosz. Tu będzie szła żmijka. Tam będzie podajnik kubełkowy, który będzie szedł do góry. Tu będzie stał jeden silos, tu będzie stał drugi silos. No w przyszłości rozbudowa w tamtą stronę wszystko będzie szło. Także dzisiaj mamy za zadanie tak, tą ziemię gdzieś do tego momentu przerzucić w inne miejsce. Tutaj ten odkład to samo uprzątnąć. W miarę możliwości tutaj, jeżeli się da, to obsypać. Tak to wygląda, tak to robimy. Także zaraz wsiadamy do ładowarki i ogień. Także nie nagrywałem wcześniej całej pracy, no bo tu natłok, a to ktoś przyszedł i to tak kurczę nie dało rady, ale tak jak możecie zaobserwować, manitką wybrałem humus. Tutaj zdjąłem tą warstwę. Teraz łapię, trasuję sobie osie silosów. Silosy będą 2 razy 80 ton. Lejowe z firmy Radstal. Tam może przebitkę wrzucę, jakby, jak to będzie miało wyglądać. Jakby to miało wyglądać. Albo inaczej, jak to będzie wyglądać. O, prętami natyczymy sobie osie. Tu mi majstry wymurowali kosz. Tu muszę jeszcze wykopać dren. Tu mam wykopane odwodnienie z kosza. Tu będzie kosz grawitacyjny. To wszystko będzie ciągło tam i tu muszę wykopać tak, o tu i tam aż do stawu. Tak to będzie wyglądało, co nie? No, także no mówię, jest trochę zabawy, tu porozpierałem, także będziemy zagęszczać, żeby mi się to nie zawaliło. Tu na razie nie będę obsypywał, gdyż, ponieważ, że no tu będzie dręszet jeszcze, żeby to odwodnić i tam lekko ze skosa puszczę, no bo tutaj była droga pod wiatraki tymczasowe i bardzo mocno mi się przesącza grunt. Także jak możecie zaobserwować, ładowarką, manitką też można zrobić dobrą robotę, tak? Tutaj, tak jak widać. Także ja tu tyczę, tak żeby do końca tygodnia to zalać betonem. Tak jak możecie zaobserwować, siatka jest skręcona 20 cm na 20, spręta 16. Dystanse spawane, ładowarką to wrzucimy na te pręty co nabite i to się wtedy przyszaluje dookoła, tak? Także tak to zrobimy. Tutaj jest odkład z wykopu, z kosza. Tutaj trochę zostawiłem, żeby tam przysypać ten. A tu będziemy zagęszczać, sypać z tej hałdy tutaj. Jest taki piasek z glinką, fajnie się to zagęszcza, pod dom to sypałem. Zdało egzamin, aczkolwiek to też jest nie najgorsze. Ze spodu, to nie było wożone, tutaj można zobaczyć jakie mamy urodzajne ziemie, tak? Mówią, że mieszkamy blisko Pyrzyc, to mamy czarnoziem. No, czarnoziem, to mówią, czarnoziem na żwirowni. Czarny piasek, taki czarnoziem, że sosny nie chcą rosnąć. No ale dobra, widzimy się w środę na dogrywce, bo to trzeba zebrać materiał, żeby wyszedł odcinek. Drodzy widzowie, jak to mówi Michu Agro Speed z firmy Agroleś. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym tutaj, że tak powiem, dniu z tego odcinka tygodniowego naszego. Wrzucamy film raz w tygodniu, bo też nie ma jak nagrywać, nie ma czasu. Powiem wam tak, później pójdziemy tam na budowę, pokażę wam, bo już mamy dzisiaj płyty zalane. Jest zazbrojone, zaszalowane. Nie zdążyłem wrzucić, bo to było robione szybko, do nocy. Ogólnie mamy ciężki tydzień. Taki kurde czasu na nic nie starcza. Dzisiaj akurat, jak możecie zaobserwować, sypiemy drugą dawkę na rzepak. Domykamy rzepak w 180 kg czystego azotu.
to już jest ostatni wjazd z rozsiewaczem tutaj na rzepaki. Teraz tylko zostaje opyskiwacz. Dzisiaj jeszcze w planie jest tak, rozsiać rzepaki. Dopiero zacząłem, mam jakieś 10 hektarów rozsiane. Zostało jeszcze z 50, czyli dokończyć rzepak z azotem, rozsiać troszeczkę pod groszek i będziemy dzisiaj może próbować nowy nabytek brata, czyli synkro 4 metry z ósemką. Będziemy pod groch szykować pole, jutro będziemy siać, tak? Tak to wygląda. Później będę przejeżdżał koło budowy, to wam wyskoczę, wrzucę zmiankę, jak to aktualnie tam wygląda, tak? Po niedzieli może, jak będzie chwila, jeżeli popada w polu, nie da się porobić, to będę rozszalowywał to, tam równał teren, sprzątał, także też coś może mi się uda nagrać, aczkolwiek nie obiecuję, no bo naprawdę no jest ciężko się tutaj zorganizować. Kamerzysta, jak wspominałem wcześniej, znalazł pracę, poszedł do pracy zarabiać pieniądze, tak? Już nie mam pomagiera, który by latał z kamerą i nagrobił ujęcia z zewnątrz, tak? Dron też leży, no bo się nie da trzymać kierownicy i latać nim, tak? No i po niedzieli może też się pierwsze zabiegi tutaj na rzepaku zaczną. No dzisiaj jeszcze przymrozek. Ogólnie taka niska temperatura ma być do wtorku, środy przyszłego tygodnia. Później ma się zrobić ciepło, przepraszam. To może będzie trzeba opryskiwać, wyjąć. To też coś wleci. Także no, tak to jest. Tu sypiemy 250 kg. Teraz saletry, wcześniej poszło 300. Czyli 550 dodaje nam 32. Oczywiście dodaje nam około 180 kg czystego N-u na hektar. Odmiana liniowa. Zobaczymy, co to będzie. Jeżeli warunki pozwolą i robactwo go nie zeżre, może się to jakoś odwdzięczy za tą obsługę. Także widzimy się później. Także tak jak możecie zaobserwować, płyty są zalane pod silos. Także tutaj już nic nie będziemy ruszać, dopieszczać, głaskać, bo to nie ma takiej potrzeby. Użyty beton to jest B25, towarowy W8 wodoszczelny, czyli to raczej nic nie powinno się wydarzyć. Tutaj jest kosz, tak jak pokazywałem wcześniej. Jest zaszalowane, w środku jest siatka podwójna, zbrojona, oczka 20 cm, spręta 16. Także pua, to przyjdzie gdzieś kiedyś kuć, to bójcie się Boga. No, tak to wygląda, także na pewno sukcesywnie będziemy coś dogrywać z prac postępujących. No przed świętami na pewno tutaj staną silosy, a kiedy to będzie, to się okaże. Także idziemy, wsiadamy w traktor i kontynuujemy dalej rozsiewanie nawozu. Witam dzisiaj wszystkich gorąco, mamy dzień 9 marzec, sobota. 310 kg, będziemy siać groch wiosenny. A teraz co, siewnik wam nie pokazywałem z przygotowań, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. Założyliśmy pazurki dzisiaj tutaj. Jak to idzie? No, jest spoko. Tylko teraz kwestia, czy to nie będzie szło za głęboko. Chociaż groszek będzie ok, ale jeszcze musimy zobaczyć jeszcze raz, bo pole piaszczyste, wczoraj uprawiane. Musimy talerze jeszcze wpuścić. No i czy tutaj jest wypoziomowane? Jest troszeczkę głębiej jak zboże. Za głęboko też nie chcę siać. Także no co, no tu mamy ok. Tu by było. Talerze trzeba wpuścić. Będziemy próbować. Talerze. No i talerze głębiej chyba nie ma co. Jak to będzie wyglądać? No, talerze tylko, żeby nam przerównały to. Tutaj tak. No i tak zostaje. Tak my to będziemy tutaj wysiewać. Powinno być ok. Także włączamy rotor, ustawiamy się. Kamera na czoło i lecimy. A jeszcze zostaniemy zobaczyć później głębokość siewu na końcu tam. Pawę. Kawa mamy 3000 obrotów na grube nasiona, jest zablokowane, leżówka tak zostaje, rotorek chlas. Teraz, no i dobra, ścieżki normalnie robimy. Tu mamy nieużytek. Siejemy groszek. Groszek zaprawiony bakteriami. Coś tam się sieje. Idziemy poszukać ziarnków. Trochę kurwa za głęboko.
Trzeba siać tak jak zboże. Czemu podbiera nasiona i wyrzuca. Nie mam pojęcia, dlaczego to się tak robi. O, tak będziemy siać. Jak zboże normalnie. Tutaj jest piach. Nie ma co tego topić za głęboko. Dobra. Jedziemy. Widzimy się później. Ale kiła. Tam możemy na nasiona ją zrobić. A jeszcze tyle możesz. Góry! Pierdala, nie będę biegł za nim. Także siejemy dalej groszek. Działka ma niecałe 6 hektarów. Ogólnie żywy piach. Wybrałem tą lepszą część pola, aczkolwiek tutaj nigdzie nie jest lepsza część pola. Żeby sobie posiać kwalifika, żeby mieć swoje nasiona. Czy swoje. No, żeby było co posiać w razie czego na przyszły sezon. Tak to robimy. Może w tygodniu pojedziemy podpisać umowę na nową działkę. Skowr. Jak na dzień dzisiejszy weszło 12 hektarów tam po drugiej stronie, co wspominałem we wcześniejszych filmach. Także udało się wyrwać działeczkę tutaj zaraz naprzeciw z tego pola, raptem 600 metrów, także w koło komina elegancko pod nosem mamy pole prostokącik, tam delikatnie do zmeliorowania, bo poprzedni właściciel, z tego co mi wiadomo, pozasypywał studnie maszyną. Do pracy będzie, będziemy tam siać jęczmień i jary, z czego też na pewno będzie relacja, tam będzie trzeba wynawozić, uprawić, posiać jęczmień i jary, no i będziemy pole szykować pod buraka, tak? Że tam będzie pole szykowane pod buraka. Akurat przy asfalcie jest, dojazd fajny. To wam powiem więcej. Siejemy 310 kilo, 310 kilo, tak jak wyliczałem ziarka, no to wychodzi około 100-105 roślin na metrze, czyli tak jak podaje charakterystyka tej odmiany groszku. No jak widać, wczoraj uprawione, dzisiaj się już kurzy, nie? Wiatr ze wschodu, także wodę wywiewa z pola. Jakieś poniedzieli deszcze mają być, dlatego też nie czekam. To wiadomo. Siane na jarę. Tu były te zazielenienia na tym polu, były robione. Teraz weszły ekoschematy, tutaj też miałem ekoschemat. Czyli ten międzyplon zimowy, który został, że tak powiem, tak jak go wysiałem na jesień, tak został do wiosny. Żeśmy to pole przed uprawą tydzień temu zrandapowali. Poszedł glifosat, żeby podobijać te chwasty, co zostały. Tam miejscami się beżowina jakaś trafiała. Nie wiem, zobaczymy, czy to w ogóle miało sens, tak? No widzę, że tutaj samosiewy pszenżyta pozdychały. Najlepsza działka na gospodarstwie. Chyba najlepsza. Ziemi hektarów fizycznej prawie 6 hektarów, a podatku płacę za 2,5, także sobie odpowiedzcie sami na to pytanie, dlaczego ona jest najlepsza. Jest tak urodzajna, że jak deszcz pada, o 12 przestaje padać,
o 15, no może o 16 przestaje już rosnąć, nie? Bo tej wody już brakuje na części działki. Także tak to wygląda. Dobra, widzimy się później na poprzeczniakach. Co mi się podoba w tym siewniku, to jest to, znaczy jedyne, no, to jeden z wielu plusów tej maszyny, że jak się nasiona kończą, to wysiewa wszystko. O, zobaczcie, teraz sobie trzeba rotor włączyć. Tam nam zabrakło, teraz jedziemy z drugiej strony tą samą ścieżką, odstopujemy, później zawiniemy i polecimy już na powrocie. Także pod tym względem tutaj niemiaszki pomyśleli bardzo fajnie. W poprzednim siewniku, jaki miałem, to był Amazonę D9 4-metrowy. Tam, kurczę, zostawało z 50 kilo, nie? Grochu. Tam już, żeby wysiać do końca, to już ktoś musiał na siewniku jeździć i patyczkiem, kurde, smyrać, żeby to wszystko wyleciało. A tutaj wylatuje co do grama. No rzepak jak siaje, to zostaje o garstka. Jak się sieje kilka odmian, no to jak tu nam zabrakło, to tak 10 metrów jeszcze przesiewam zawsze na pewności. Kurczę, tutaj droga była, jak wiatraki robili, nawieźli dziadostwa kamieni. Szkoda po tym jeździć siewnikiem. No tutaj garnęło trochę. Tutaj też żywy piachuder z brzegu. Niby mamy około 20 km do Pyrzyc, ale czarnoziemy pyrzyckie to nie są i raczej nie będą. Także na takich ziemiach gospodarujemy. Mozaika, wszechobecna mozaika. Od po glinę taką, kurde, czerwoną, klejącą, po takie dziadostwo jak tutaj na przykład na tym polu. Mamy już wieczór, pole obsiane. Zapomniałem, kurczę, ściągnika dograć. Także przyjechaliśmy tutaj autem zobaczyć. Także, no mówię, no groszek posiany. Udało się zasiać elegancko. Miało coś padać, ale chyba już nie będzie padać, że jest ok. Także widzimy się w kolejnym odcinku, drodzy widzowie.